Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek serii recenzje. Ostatnio taki odcinek również się pojawił, ale mam naprawdę bardzo dużo produktów, o których chcę Wam opowiedzieć. Niektóre te produkty już mam naprawdę bardzo długo i zwlekałam z tą recenzją, więc trzeba to nadrobić. A to już będzie, słuchajcie, odcinek 28, także sporo już tych odcinków było. I dzisiaj znowu trzy produkty, jeden z pielęgnacji, dwa z kolorówki, więc jeżeli jesteście ciekawi, jakie to produkty, to zapraszam do oglądania dalej. Zacznę może od pielęgnacji, no bo jest tylko jeden produkt i dzisiaj będzie pianka Radox. Jak wiecie, w ostatnim odcinku również pokazywałam Wam piankę, ale innej marki, natomiast teraz ta pianka. Z tą pianką na początku się nie polubiłam, ponieważ pierwszy raz jak użyłam w ogóle piankę, to jest oczywiście pianka do mycia, bo tego nie powiedziałam, jak użyłam pianki, to pianka właśnie, którą używałam, pokazałam Wam w ostatnim odcinku, była rewelacyjna, super. I każda inna pianka, ja ją porównywałam do tamtej. I ta niestety, przy tamtej piance wyszła naprawdę bardzo, bardzo słabo. I bodajże to był vlogmas, kiedy Wam mówiłam o tej piance, że zaczęłam ją używać, ale się nie polubiliśmy i raczej jej ponownie nie kupię. Kłamałam. Kupiłam kolejne opakowania. Zmieniłam o niej zdanie, jak ją troszkę poużywałam. Generalnie tak, pianka jest mega, mega wydajna. Ma 200 ml, jest tańsza niż pianki, które dotychczas używałam. Przepiękne ma zapachy, natomiast te zapachy nie są tak intensywne, jak w przypadku tamtej pianki. I też nie utrzymują się na tym ciele, ani w ogóle w łazience nie czuć tego zapachu. To czuć tylko pod prysznicem, że tam w wannie jak używacie. Natomiast pianka, tak jak mówię, jest mega wydajna, rzeczywiście działa, nie przesusza mojej skóry. Co jest dobre, bo ja niestety często od jakichś kosmetyków właśnie do mycia często się zdarza, że mam przesuszoną skórę. Ona nie przesusza tej skóry, nie jest droga i przede wszystkim, co jest dla mnie plusem, to to, że ma właśnie tutaj nakrętkę. Czyli tak naprawdę zamykamy i możemy zabrać ją na wyjazd. W przypadku tej pianki, którą Wam pokazywałam w ostatnim odcinku, mówiłam Wam, że nie jesteśmy w stanie już zabrać jej w podróż, jak już ją otworzymy. Także tak, uważam jednak, że ta pianka jest mega super. Przede wszystkim to, że jest mega wydajna, starcza nam bardzo długo. Troszkę się obawiałam, bo to jest taka po prostu pianka. To nie jest żaden żel początkowo, a potem zmienia się w piankę, tylko to jest po prostu pianka. Co prawda się nie pieni za bardzo, ale ja na przykład używam takiej myjki pod prysznicem, zresztą już Wam wspominałam o tym bardzo długo. Od bardzo dawno temu w przypadku, kiedy nałożę tą piankę na tą myjkę, to żeby umyć całe swoje ciało, muszę dwa razy ją nakładać i to jest jedyna wada, myślę, że trzeba ją dokładać po prostu, ale i tak starcza na bardzo długo, więc myślę, że jest godna polecenia i warto ją przetestować. Nie mam pojęcia, ile ona kosztuje w Polsce, natomiast tutaj jest niedroga i naprawdę jest fajna, pomimo tego, że początkowo miałam nie najlepsze zdanie na temat tej pianki, jednak stwierdzam, że jest bardzo fajna i mogę ją Wam polecić. I teraz dwa produkty z kolorówki, które już bardzo długo mam i bardzo długo je używam, więc dzięki temu mogę Wam nagrać taką rzetelną recenzję i powiedzieć swoje zdanie. Pierwszy produkt to jest, słuchajcie, maskara z Vibo Volume Drama w takim... O, lampa się świeci, nic nie będziecie widzieć. W takim złotym opakowaniu. Opakowanie ma naprawdę przepiękne. Tutaj jest napisane, że jest to The Best Product 2018 roku. Maskara ma szczoteczkę, zaraz Wam pokażę taką. To jest zwykła szczoteczka, nie silikonowa. Zresztą ja nie mam, dla mnie nie ma znaczenia, czy szczoteczka jest silikonowa, czy zwykła. Ważne, żeby tusz dobrze działał. I jest to maskara do rzęs 4 w jednym, pogrubia, wydłuża, nadaje intensywny czarny kolor. I tu jeszcze coś było napisane, ale już mi się zdarło, bo tak jak mówię, mam tą maskarę bardzo długo. I co mogę Wam powiedzieć o tej maskarze? Powiem Wam, że ja już naprawdę bardzo dużo tuszy do rzęs używałam, bo jak wiecie, jeżeli chodzi o tusze, to ja jestem bardzo, bardzo wymagająca. Znalazłam kilka swoich perełeczek, które bardzo lubię używać, do których na pewno wrócę i wracam cały czas. Czy ten tusz się do nich zalicza? Powiem szczerze, że średnio. Nie mówię, jest naprawdę dobry, rzeczywiście te rzęsy pogrubia, ale tu jest napisane, że to jest maskara 4 w 1. No jak dla mnie
I tu jest też napisane, że ona pogrubia, ale również wydłuża te rzęsy. No i dla mnie, jeżeli chodzi o wydłużenie, nie ma czegoś takiego. Może dlatego, że ja mam swoje naturalne długie rzęsy i po prostu tego nie widzę. Rzeczywiście czarny kolor jest, bo to jest czarna maskara, więc czarny kolor oczywiście jest. I pogrubia, ale no nie jakoś spektakularnie, super mocno, tylko tak normalnie bym powiedziała. Jak dla mnie jest to taka przeciętna maskara. Na początku oczywiście byłam nią zachwycona i stwierdziłam, że jest super fajna, ale po raz kolejny odkryłam lepsze maskary, no i stwierdziłam, że ona nie jest do końca taka super, jest po prostu przeciętna jak dla mnie. Nie osypuje się, to fakt, utrzymuje się na tych rzęsach przez cały dzień, nie mam żadnych śladów, ale tak jak mówię, no jeżeli chodzi o to wydłużenie, to ja nie zauważyłam, kolor czarny, no wiadomo, czarna maskara. I jeżeli chodzi o pogrubienie, no jest, pogrubione są te rzęsy, nie mogę powiedzieć, że nie, ale nie ma jakiegoś spektakularnego efektu, więc dla mnie jest to maskara po prostu przeciętna. Tak więc nie wiem, czy do niej wrócę po raz kolejny, bo znalazłam inne maskary, które są dużo lepsze. A Wy musicie po prostu przetestować i same sprawdzić, może akurat dla Was ta maskara będzie idealna. Jak dla mnie nie jest zła, ale mówię, ja szukam czegoś lepszego. Także tyle. I ostatni produkt, który kocham i uwielbiam, który już użyłam od bardzo, bardzo dawna, jest to pomada z Vibo do brwi. Ja już kiedyś Wam nagrywałam film o tej pomadzie, ale to był inny kolor, bo to był jedyneczka soft brown chyba, czy dwójka? Chyba jedyneczka. A tutaj mam czwóreczkę blond. Jeżeli chodzi o tamtą pomadę, ja ją kupiłam w ogóle w życiu, nie używałam pomad i troszkę się obawiałam. Początek rzeczywiście był trudny, bo wiecie, no to jednak trzeba trochę precyzji i tak dalej. Natomiast jak już włapiecie, wprawicie się w to. Dawno nie nagrywałam i brakuje mi czasem słów. Jak już się wprawicie w to, to naprawdę świetny efekt możecie uzyskać. Bardzo szybko Wam to pójdzie. Pomada z Vibo jest bardzo popularnym produktem. Ja ją używam, tak jak mówię, mam jedyneczkę soft brown. Natomiast jeżeli chodzi o ten soft brown, kiedyś jak ja kupowałam pierwszy raz tą pomadę, to niestety te kolory były takie, ta gama kolorystyczna była dosyć uboga i był czarny właśnie, soft brown i chyba brown mi się wydaje. Więc wzięłam sobie soft brown, natomiast w momencie, kiedy miałam henne zrobioną, świeże co, to niestety ten kolor był dla mnie za ciemny, moje brwi wyglądały okropnie. I dlatego używałam ją tylko wtedy, kiedy nie miałam już tej henny za bardzo. Natomiast potem właśnie odkryłam, że jest teraz kolor też blond, więc wzięłam sobie blond i do teraz ją używam, jest mega, mega super. Teraz ostatnio jeszcze zauważyłam, że jest też light blond, tak mi się wydaje, że jeszcze jest jaśniejszy niż ja mam. Tutaj już się pojawiło dno i widzicie już, naprawdę jest zużycie duże, ale pomada jest mega fajna. Bardzo ładnie można nią wyrysować brwi, tak jak ja na przykład, ja mam swoje brwi, mam tylko tam, wiecie, ubytki, jakieś przerwy, więc to tylko poprawiam, uzupełniam i te brwi wyglądają dużo lepiej, są pełniejsze. Natomiast takimi pomadami również możecie dorysowywać te brwi, jeżeli macie na przykład tylko pół brwi, z różnych przyczyn tak naprawdę, to możecie sobie je dorysować i naprawdę to super wygląda. Pomada jest wodoodporna, utrzymuje się cały dzień na twarzy, jak mamy makijaż, nie schodzi, nie ściera się, także naprawdę jest mega super, ale jednocześnie łatwo przy demakijażu ją zmyć, także super. Tylko jedyna wada, tak jak ja mam tą pomadę już długi czas, ona niestety potrafi wysychać, ale z tego co słyszałam, to praktycznie te pomady po prostu takie są, że one wysychają po długim czasie. Natomiast wystarczy po prostu wziąć glicerynę i dolać kropelkę i ona z powrotem jest dobra. Natomiast w przypadku, kiedy ona jest taka sucha, to znaczy ona nie jest do końca sucha, ale lekko już zaczyna wysychać, to też da się nią normalnie pracować. Łatwa jest w użyciu wbrew pozorom i naprawdę ja ją bardzo, bardzo lubię. Na pewno jeszcze po nią sięgnę nieraz, bo tak jak mówię, jest mega, super fajnym produktem do brwi. Także dobra, kochani, to by było na tyle. Trzy produkty, o których chciałam Wam powiedzieć. Dajcie mi znać, czy używałyście któryś z tych produktów, jak się u Was sprawdził oczywiście. A ja już Was zapraszam na moje kolejne filmy. Dzięki bardzo, że byliście. Pamiętajcie o śledzeniu mnie na Instagramie. Dzięki bardzo, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Pa, pa!